Krzysztof Sarna, sportywalki.org, a ze mną Ksywa, siemano. Siemano, Sporty Walki. Sporty Walki, fajne MMA i to sport. Słuchaj Ksywa, tak rozpocznę. Bitwa o Południe to chyba taka w ogóle pierwsze wydarzenie, na którym dałeś o sobie znać szerszej publiczności, prawda? No tak, no ta bitwa mnie urodziła, muszę powiedzieć. Ile wtedy miałeś lat w ogóle, kiedy... 17. Miałem 18 i mnie do klubu nie chcieli wpuścić. Nie miałeś jakiegoś stresu tak podczas tych pierwszych występów? Wiesz co, ja właśnie przez to, że miałem 17 lat, to za bardzo nie wiedziałem, co się tam dzieje i chyba to mi trochę przeszkadzało, ale bardziej pomagało. Słuchaj, później się rozwinąłeś, twoje bitwy z Peusa na przykład oglądane w setkach tysięcy wyświetleń. Prosperowałeś jako zawodnik, ale później też było tak trochę o tobie ciszej. Tak jakby wycofałeś się trochę. Wiesz co, no zajawa zgasła, ja wychodzę z założenia, że jak coś cię nie kręci w danym momencie, to nie ma sensu tego robić, bo no, byłem na kilku bitwach, jak mnie to nie kręciło i nie wychodziło mi to za dobrze, więc stwierdziłem, że odpuszczę na jakiś czas. A takie klasyczne pytanie, jakie można w ogóle zadać freestyle'owcowi, no to skąd w ogóle zajawka do tego sportu? Mam takiego ziomka z Sosnowca, Tymina. Jak miałem 14 lat, to ziomek mi kiedyś puścił walkę Tymin z Bonezem. To było w WBW 2011 bodajże. I tam poleciał punchline, ej pizdo, jesteś taki oryginalny jak mój Windows. I jak to usłyszałem, to stwierdziłem, kurwa, też tak chcę. No, powiedz mi w ogóle genezę. Czemu tak często, kiedy zawodnicy walczą z Peusem, no to jest nawiązanie do Tymina? Wiesz co, to pewnie przez to, że oni od to już dobrych 10 lat to są takie papuszki, nierozłączki. Wiesz, razem nagrywali płyty, razem wszędzie jeździli. No i taka łatka się przypiała. Każdy freestyle'owiec ma jakąś łatkę. Jasne. Słuchaj, jesteś dzisiaj rozstawiony. Jak w ogóle nastawienie? Oglądałeś się limki? Jak się w ogóle czujesz przed głównym turniejem, który zaczyna się już za chwilę? Nie no, jaram się w sumie. Wiadomo, stres zawsze jest. Ale to daje taką pozytywną energię. A jeśli chodzi o limki, oglądałem i poziom jest przeogromny. Po takim czasie taka bitwa wraca naprawdę zajebiście. A ty nie miałeś na przykład zaproszenia na bitwę, która miała miejsce w Płocku, czy na przykład nie chciałeś? Nie. Pierwszy w ogóle się dowiedziałem jakoś dwa dni przed, że taka bitwa istnieje. Nikt do mnie nie pisał, ale w sumie się nie dziwię, no bo nie jestem już aktywnym nawijaczem. Nie? No to... W trailerze tak trochę pojechałeś po swoim rodzinnym mieście, po Sosnowcu, że gdyby nie freestyle, to by w ogóle nigdy byś nie wyjechał z Sosnowca. Ale też chyba dużo zawdzięczasz, no nie? No bo trochę Polski pozwiedzałeś. Nie no, beka beką z Sosnowca, ale ja bardzo lubię to miasto. Nie lubię miast, gdzie jest dużo ludzi, ale tam to jest idealnie wyważone. Nie? Także bardzo lubię to miasto. Wiążesz przyszłość? Chciałbyś tam mieszkać tak gdzieś na dłużej? Nie, aż tak to nie odlatujmy. Jeśli chodzi o przyszłość w Sosnowcu, to przesada. Jedyne miasto w Polsce, w którym chciałbym mieszkać, to bardziej Wrocław. Jasne. Kręcisz też fajną karierę na TikToku. Twoje filmiki są oglądane też. Fajne liczby tam kręcisz. Skąd w ogóle zajawa? Uważam, bo to chyba też takie fajna opcja, żeby dotrzeć właśnie do szerszej publiki, no nie? Tak, ale z początku miałem takie plany, że chcę dotrzeć do szerszej publiki, ale content, jaki tam tworzę, no nie podobał się TikTokowi. No co drugi film mój był wyjebany, przepraszam. Można. Mogę przekliwać, tak? No to co drugi mój film był wyrzucany, banowany i odpuściłem. Już praktycznie od kilku miesięcy nic tam nie wrzucam. Jak coś sobie wrzucę, to dla beki, ale bez takiej spiny, że chcę na tym już robić karierę. Może kiedyś. Jasne, jeżeli mowa o TikToku, to też chyba warto zahaczyć o Edzia, bo mi się wydaje, że tak został trochę wyparty przez środowisko freestyle'owe, wasze środowisko, właśnie od momentu rozpoczęcia kariery na TikToku. Wiesz co, no jeśli chodzi o Edzia, to tak szczerze to ja mu kibicuję, bo porobi sobie to kilka lat, zarobi kupę siana i będzie żył godnie do końca życia. No wiesz, a ludzie, którzy się z niego śmieją, po prostu, no pewnie czeka ich etat, nie? I ja mu kibicuję, no. Jeśli czuję się z tym okej, co robi, no to niech to robi. Jasne. Powiedz mi też, czym ty się w ogóle zajmujesz na co dzień poza freestylem? Chodzisz jeszcze do szkoły, uczysz się, czy już pracujesz? Nie, zdałem maturę, studia olałem. Jestem korpo śmiecią w banku i tak wygląda moje życie. Jasne. Jeszcze raz zapytam, jak oceniasz tak swoją formę na ten moment? Jesteś takim, miałeś przerwę, czy coś gdzieś tak sobie w zaciszu domowym trenowałeś? Jak się czujesz? Wiesz co, no patrząc, jeśli ostatnio byłem na trzech bitwach, to wszystkie trzy udało się wygrać. To i mam nadzieję, że forma została z tych trzech bitew. No już nie mam takiej zajawy, żeby siedzieć i trenować w domu. Też nie mam z kim w sumie nawijać, więc no ja to bardziej traktuję już jako zabawę, a nie wiesz, jak kiedyś się spinałem o wyniki. Już mi to przeszło, ale właśnie od momentu, kiedy już się tak nie spinam, to właśnie zacząłem chyba przez to wygrywać te bitwy, no bo wychodzę sobie z luzem i nawijam to, co mi przyjdzie na myśl. Tak to wygląda. Twój faworyt na dzisiaj, jeśli chodzi o tę bitwę, ty, czy ktoś inny?
Kurwa, no jeśli chodzi o faworyta, no to pewnie Cornell, ale myślę, że można go ugryźć. Jasne, jeszcze tak jedno pytanie mnie nachodzi, no bo skoro sporty walki, co prawda byłeś wyciszony, ale może pojawiły się jakieś propozycje z takich zdecydowanie niższych dla ciebie, czy jednak się nie kręciło? Miałem propozycję ze sławnej gali Royal Division. Badałem trochę temat, coś tam pisałem z organizatorami, ale szybko wyczułem, że to coś kurwa tam nie gra i olałem. Ale powiem ci szczerze, że nawet nie chciałem, dawali fajne pieniądze, ale no kurwa, patrzcie jak ja wyglądam. Wydaje mi się, że totalnie się do tego nie nadaje i no i nie, ale chciałem tak z ciekawości po prostu się dowiedzieć, ile moja osoba może być warta. No właśnie, mówisz, że się nie nadajesz, ale widziałbyś się tak na sali treningowej? Próbowałeś na przykład kiedyś swoich sił z tym sportem, czy nie? Wiesz co, czasami mam znajomych, którzy trenują boks, to czasami coś tam z nimi poboksowałem dla jaj. Jeśli chodzi o MMA, to mnie to nie jara, ale boks jest fajny, bo lubię szachy, a boks mi się wydaje, jeśli chodzi o sztuki walki, to takie bardziej szachy, nie? Niż na pierdalankę taka czysta. A czym ty się w ogóle interesujesz tak na co dzień? Na co dzień czym się interesuję? Ostatnio właśnie zajarałem się mega szachami. Bardzo jestem na siebie zły, że nie grałem od dziecka, tylko dopiero od jakiegoś półtorej roku. A moje zainteresowania, no to głównie freestyle i z tego powodu jest mi przykro. Ale wydaje mi się właśnie, że większość zawodników, którzy podchodzą do freestylu, no to musisz mieć taką głowę strasznie taką do przekminek, no nie? Taką umysł musi mocno pracować i w szachach chyba jest to samo, więc gdzieś to się u ciebie sprowadza do tego samego. Też koncentracja, nie? Można zachować lepszą skupienie. Też dużo głową się pracuje, także no, można powiedzieć, że są to podobne sporty. Jasne, życzę ci powodzenia, żeby udało ci się jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Dzięki.